Kuba, powoli stajemy się takim drugim GKS-em Katowice. Trzy ostatnie spotkania kończone w pięciu setach. Mówiłeś, że nie chcesz iść na rekord, jeśli chodzi o tiebreaki, ale to samo się dzieje. Ważne, że punktujemy, bo na koniec sezonu... Znaczy, jakiś czas temu musieliśmy zmienić nasze cele tego sezonu, żeby nie szaleć, bo wiadomo, że jeżeli dwóch najważniejszych zawodników odchodzi od nas, i zostajemy z tymi, co mamy, z małym zamianą, to musieliśmy też cele zmienić. Ja cele mówiłem przed sezonem, że te 40% meczów wygranych, oczywiście będzie nam ciężko, bo trzeba też docenić to, że proszę zwrócić uwagę, jak myśmy gramy, wygrywamy ten mecz dzisiaj, ciężki. Na przyjęciu czwarty przyjmujący zeszłego sezonu z Będzina, na środku rezerwowi, na ataku rezerwowy z zeszłego roku, w końcówce na rozegraniu rezerwowy z zeszłego sezonu. Trzeba to docenić, bo i trzeba troszeczkę chłodnej głowy i lodu przede wszystkim tutaj na kark sobie położyć. Walczymy o utrzymanie, wygląda na to, że będziemy się bić z Bydgoszczą o to utrzymanie. Teraz jedziemy do tej Bydgoszczy, oczywiście fajnie, że dzisiaj wygraliśmy, ale też bardzo chciałem pochwalić się Sossenheimera, który to on wrócił, on pozwolił nam wrócić do gry w tym czwartym secie, bo już tam nas troszkę dobijali. Co prawda Farinado się dostał MVP, ale to za ilość punktów, ale w sumie taki najważniejszy moment set to czwarty set i Sossenheimer na zagrywce i dzięki czemu nam to wróciło. Zresztą Jasiu Fornal, świetna zmiana dzisiaj. Artur Ratajczak, dlatego ja się cieszę, że każdy co wszedł, coś dał. I nawet jak będziemy grać te 5 setów do końca, my jesteśmy fizycznie przygotowani, możemy grać 5 setów, kiedy chcemy. Zresztą mam też taki luksus, że co drugi mecz mogę grać z innym atakującym, który będzie wykonywał po 40 ataków i będę miał świeżość, nie będę musiał jednego zażynać, więc to też jest luksus, ale krok po kroczku. Jak to śpiewali w Trójce, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku i do święta. Długo siedzisz w siatkówce, ale takiej końcówki jak dziś to jeszcze nie przeżyłeś. Przeżyłem 2 lata temu czerwoną przy 39-40, ale kończącą trzeciego seta, a nie mecz. No tak się skończyło, ja na szczęście nie dostałem żółtej wcześniej, zawahałem się z tym, dostałem dwie informacje sprzeczne. Ja dostałem żółtą za opóźnianie, a trener Lubina wziął trzeci czas, no biorąc żółtą, no to wiadomo, to nie ma o czym gadać. Czerwoną kończyć, ale też mamy 12-9 i przychodzi do nas piłka, freeball do nas przychodzi i sędzia przerywa akcję, bo mu się gwiznęło. No niestety, sędzia też popełnia błędy, ale to jest taka sytuacja, kiedy my mamy piłkę dograną w punkt i mamy na 13-9 chyba akcję. A tak to jest powrót, dostajemy za chwilę asa i zaczynają się asa blok i zaczynają się nerwy. Co działo się w twojej głowie przy stanie 13-8 dla Lubina w czwartym secie? Przede wszystkim... Myślałem o tym, jak to pomóc zespołowi, czy też troszkę taktyki odjęliśmy, bo byliśmy bardzo przygotowani, bo Tavares to jest jeden z najlepszych moim zdaniem rozgrywaczy w polskiej lidze, ale dzisiaj grał bardzo prostą siatkówkę, trzeba było to wszystko uprościć. Też mieliśmy parę głupot, bo jeżeli zespół przeciwny ma problem ze skończeniem pierwszej akcji, a my chcemy jeszcze dorzucić jednego asa do zagrywki bez sensu, to takie były takie 2-3 momenty, ale oczywiście trzeba zawsze wierzyć i przede wszystkim nie wolno się poddawać. Ja jeżeli ja bym się poddał w tym zespole, w tym sezonie, przez te ostatnie 2 miesiące, co ten zespół przeżywa, a przeżywa bardzo ciężkie chwile, to jeżeli ja bym się poddał, to trzeba byłoby to rzucić ręcznik. Ja mam być ostatnią osobą, która przestałaby wierzyć. Na to zwycięstwo czekaliśmy od 22 kwietnia 2018 roku. No wiem, że to nie rozpieszczamy tutaj, klub nie rozpieszcza kibiców, ale to wsparcie, które my tu mamy, ta hala jest taka nośna. To jest fantastycznie grać tutaj przy takim hałasie, bo po to my robimy, żeby przy takim hałasie grać i to za to bardzo dziękuję, bo unieśli nas, bo ten powrót w czwartym secie i ten piąty set to nas unieśli kibice i na pewno to jest fantastyczne i to już oddaliśmy. Wiem, że nas przeczyli, ale może graliśmy dużo lepsze mecze na początku sezonu, a mieliśmy 0 punktów, a teraz te 3 mecze nie były nasze najlepszymi w tym sezonie, a w każdym punktujemy. I to głupia ta siatkówka jest, bez sensu.